Polegała na tym, że ja się ustawiałem się na przerwanym pokeja i każdy byte jednego sektora nagrywałem z inną prędkością. No i co, i mam tego wtedy nie łapał? Nie łapał. Potem przy odczycie, tak? Czyli też trzeba było zrobić przerwę. Ponieważ wiesz, każdy byte był z inną prędkością, no to nie można było normalnie, no bo się nie synchronizował tymi trzeba przy odczycie analogicznie, czyli w loaderze, tak, był załadowany, czyli w samym loaderze był ten ciąg bajtów, który ustawiał te prędkości. I on też na przerwanym przy odczycie to ustawiał. Powiem ci, że... Inny jeszcze raz był taki loader. Speeder 1400. I... Było coś takiego, że to autorem był ktoś inny. Znaczy ja zrobiłem gościowi kopię, tak, że on z dyskietki wrzucał fajla i nagrywał na magnetofon, dołączał tego loadera, tak, nagrywał coś takiego. Jakoś się sprzedał w ten sposób gry. To było takie zabezpieczenie. To może to... Ale tak. Nie. I nie wiem, ile on tych gier nagrał tym, tak. Ale rzeczywiście on chyba zaprzestał używania tego w pewnym momencie, bo się okazywało, że no, miał sporo reklamacji, tak, no bo jednak... No się nie gra kopią gry. Tak. To były takie akcje, że na przykład tam, nie wiem, gościem się ze swoim magnetofonem często przyjdzie do trzeciego, no takie, nagram się, wiesz, no takie klimaty. Ale faktycznie, ponieważ te różnice były spore, to wymagało naprawdę super timingu, tak? I prawdę mówiąc, no testowaliśmy to i ponieważ większość magnetofonów dwukasetowych, praktycznie wszystkie, tak, no jednak to mają zupełnie osobne napędy. Ja tylko jeden widziałem. W tamtych czasach Sharp chyba zrobił na jednym synchronizowany, że dwie kasety się tak wypadało na jednym silniku. To jeden taki był taki. Specjalny magnetofon do kopii. Nie, to nie był dobry, to po prostu magnetofon normalny, to sprzedawali. To był jamnik. To był jamnik za tam 60 Deutsche Mark, coś takiego wykupienia, coś takiego, co przy dla nas to był majątek, a może nie są jakieś śmieszne pieniądze. I to był taki, wiesz, tani magnetofon, zwykły dwukasetowy, tylko miał taką twin drive, to znaczy silne gówno. To było tak, że te dwie kasety się tak wkładał i one na jednym silniku. A wszystkie inne dwukasetowce? Wszystkie miały osobne, ale one nigdy nie pracowały z tą samą prędkością. Czyli nie można było tego skopiować? Polegało na tym, tak, że nie miałeś tolerancji od cyklu? Tak. Właśnie, drogi, to mógłbyś to zrobić bez nie. Prawdopodobnie tak, wiesz, nie wiesz, no ja wtedy... Ale podstawówki z wymiarem zawsze. Ja chodziłem do podstawówki wtedy, więc no powiedzmy, takie wtedy miałem pomysł. Gdzieś to jest? Parę lat temu na Atari Lega pojawiły się programy w systemie Speeder 1400, który miał dokładnie taką samą zasadę działania, że tam co baj zmieniał wodę. No pan nie wiem tylko, jak to wyglądało z tolerancją, bo nigdy tego nie testował na drugim sprzęcie. Ale zasada działania dokładnie taka sama. Natomiast autorem, który się pojawił również na Atari Lega później, był ktoś inny, nie pamiętam teraz nazwiska człowieka. Bo ja jeszcze to zrobiłem na zamówienie, po prostu jeden egzemplarz ja mu zrobiłem tego programu, tak? Tak naprawdę ja przerobiłem jakiś istniejący, tak, program kopiujący, to w tym tylko zmieniłem sposób nagrywania, tak, w tym programie i dorobiłem loadera. Tak? Nie muszę pytać, że nie masz źródeł, nie? Nie musisz pytać. Ale to nie kasecie, twoje. Ale wiesz, chodzi o artefakt cepoki, nie? I w pewnym momencie, ja naprawdę, ja bardzo żałowałem, no tak jak z tym wypadku tego etera, no. Cieszyłem się jak dziecko, jak Romek mi powiedział, to słuchaj, mam źródłówkę tego twojego programu. Jak to? A jak się tam ten program nazywał, pamiętasz? Eter. Ale nie, ten kopier. Nie pamiętam. Znaczy, to był, wiesz, taki to tam. To był, wiesz, on się nie nazywał. Bo to na kolanie pisane nagrywacz. Tak. Czy na kolanie. A to długa nazwa. Czy ja, bo mówię na kolanie. No, nie był to produkt gotowy do sprzedaży. Nie, on się nadawał. Znaczy, to był bardzo dobrze zrobione od początku do końca soft. Aczkolwiek to było jeszcze tak, że ja z modyfikacją tego oryginalnego programu, pamiętam, Watsonem robiłem. Kodami tam pisywałem tymi assemblerowymi. Tak? A Watson był w radiu nadawany. A który to był rok? Któryś był. 88? Któryś się nie to, no. To się to okolica, 88, 89. Assembler. I tylko jeden taki napisałeś program? Ja bym komputerze, no bardzo mało są w tym zyskami. Disassembler, prawda? Nie, no po prostu mały człowiek, mówię, miał zamówienie. A kto zamówił? Artur Świderski. A co? Z którym mam kontakt. O, to może na twoje źródła. Nie sądzę.